Jelito grube jest częścią układu pokarmowego. Jego długość wynosi około 2 metrów, a średnica około 5 cm. W jelicie grubym wchłaniają się różnorodne substancje – węglowodany, białka, woda, roztwory soli, witaminy. Przez jelito wydalane są odpady pokarmowe. Jest w nich również około 500 rodzajów różnych bakterii. Łączna waga bakterii żyjących w organizmie człowieka wynosi około 2 kg. Skład jakościowy i ilościowy mikroflory jelitowej zmienia się w zależności od produktów żywnościowych. Jeden typ bakterii rozmnaża się na produktach pochodzenia roślinnego, zawierającego błonnik, zaś inne bakterie na produktach pochodzenia zwierzęcego. Bakterie rozmnażające się na produktach pochodzenia roślinnego są zdrowe. Wytwarzają one z błonnika takie substancje jak aminokwasy i witaminy oraz utrzymują prawidłową równowagę kwasowo-zasadową w obrębie jelita grubego. Bakterie te hamują procesy gnilne i fermentacyjne oraz poprawiają odporność. Bakterie rozmnażające się na produktach pochodzenia zwierzęcego, szczególnie w produktach mięsnych, tworzą w jelicie grubym substancje szkodliwe. Sprzyjają one rozwojowi procesów gnilnych i fermentacyjnych, zmniejszają odporność i sprzyjają pojawieniu się chorób onkologicznych. Taki pokarm nie jest wydalany z organizmu w ciągu 24 godzin i nieprzetrawiony gnije w jelicie, a produkty gnilne wsiąkają do krwi. Zachodzi wtedy proces przewlekłej intoksykacji organizmu, co prowadzi do zaburzeń przemiany materii i chorób zapalnych wielu narządów. Ścianki jelita grubego będą pozbawione napięcia, jeżeli nie będziemy ich regularnie oczyszczać. Na ściankach gromadzą się toksyny pokarmowe, grzyby oraz drobne ustroje chorobotwórcze i ich toksyny. Taka osoba często cierpi na zaparcia, a nawet jeżeli stolet jest regularny, to wrażenie zdrowego jelita jest mylne. Ludzi zaniedbanym, zdeformowanym jelitem grubym charakteryzuje duża ilość tłuszczu na brzuchu, brak talii, obwisły brzuch z powodu osłabionych mięśni brzucha, charakterystyczny zapach potu, zapach zaniedbanych wnętrzności, nieprzyjemny zapach z ust, możliwy odczyn alergiczny, hemoroidy, niezdrowy koloryt i struktura skóry oraz obniżona odporność. Mało kto wie, że istnieją domowe sposoby oczyszczania jelit, gdyż wszyscy są przyzwyczajeni do dbania o swój wygląd zewnętrzny, nie oszczędzając na różnych rodzajach gadżetach i kosmetykach, a zapominają o czystości wewnętrznej swojego ciała. Do oczyszczania jelita za pomocą wlewu do odbytniczego można zastosować wlewnik gumowy Smarcha lub inne dostępne na rynku wlewniki do lewatyw. Wlewnik należy wypełnić ciepłą wodą o temperaturze od 30 do 36 stopni Celsjusza. Następnie zawiesić powyżej poziomu klatki piersiowej, usunąć powietrzem z rurki i zamknąć odpływ wody z wlewnika. Końcówkę wlewnika należy posmarować olejem roślinnym, wazeliną lub miodem i wprowadzić do odbytu, po czym odblokować ujście wody z wlewnika. Lewatywę można robić w pozycji leżącej lub w pozycji na czworaka. Nie zaleca się natomiast pozycji leżącej na lewym boku oraz na plecach. Wodę należy wlewać stopniowo. Nie można wlewać od 2 do 3 litrów wody od razu. Nadmierne rozciągnięcie jelita grubego powoduje zmniejszenie jego napięcia, obniża wrażliwość i zwiększa skłonności do zaparć. Uczucie bólu powstające podczas wlewania niewielkiej ilości wody oznacza, że narządy wewnętrzne nie znajdują się na swoim miejscu, są opuszczone bądź występują procesy zapalne jelita grubego. Nie należy obawiać się, że taki zabieg wywoła dysbakteriozę. Jeżeli nigdy nie przeprowadzano oczyszczania jelita, to ona i tak ma tam miejsce. Zabieg ten oczyszcza głównie jelito proste i część okrężnicy esowatej. Aktywuje napięcie całej pozostałej powierzchni jelita grubego, budząc jego perystaltykę i zdolność do pozbywania się toksyn. Nie zaleca się dodawania do wody jakichkolwiek substancji, glistnika jaskółcze ziele, soku z cytryny, rumianku, piołunu, szawi i innych, które wpływają na mikroflorę i zmieniają ją więcej niż raz na pół roku. Należy stosować ciepłą, przegotowaną wodę, która nie zawiera szkodliwych elementów ani chloru. Jeden seans lewatywy składa się zazwyczaj z 1 do 2 wlewów wody. Zajmuje to około 15 minut. Lewatywę należy robić rano i wieczorem przez tydzień. Po oczyszczeniu jelita grubego dobrze jest wypić szklankę soku jabłkowego lub zjeść jabłko. Więcej na temat naturalnych metod leczenia znajdziecie na naszej stronie internetowej www.medycynaludowa.com. Jeśli uważasz, że informacje, które usłyszałeś w filmie, są ważne i przydatne, podziel się nim z innymi i nie zapomnij subskrybować naszego kanału.